Trzeba zarajdowa jeszcze tak niewykończona, ale musicie zerknąć. Siedzenia jest zamocowane, bardzo wygodnie się odpoczywa. Wczoraj przy światełku żeśmy sobie siedzieli. Spaliśmy dzisiaj pierwszą noc starze. Warunki spartańskie, w sensie takich designu, ale już ogrzewanko jest założone. Dobre chińskie Webasto. Tutaj nasza elektrownia. W tej chwili ładujemy akumulator i wszystkie kamery, sprzęty, inne wszystkie rzeczy. Wykorzystujemy słońce. Tutaj widzicie, doszło do stara zasilanie do Webasto i wydech. Tutaj ze zbiornika jest pociągnięte. Testujemy, na razie Chińczyk działa bardzo fajnie. Cieplutko, sterowalny. Chcemy mieć drugie, bo to oryginalne działa, tylko ono jest niesterowalne. Działa po prostu włącz, wyłącz. Jest taka rakieta, tak jak teraz nie jest zimno. To jest trochę problem w nocy wstawać, włączać, włączać, wyłączać. Także tutaj poszliśmy w dwa. Będą dwa. No i tak wygląda nasz kempik. Zaczyna się plac zapełniać. Tutaj fajne wózki. Także jest ok. Zobaczcie to, musimy trochę poprawić fabrykę. Bo tu jest uszczeleczka i dziury. Stara uszczelka zmuszała. Wycinamy uszczelkę. Tutaj całe po obrzeże i to wszystko będzie uszczelnione klejem. Także zobaczycie później efekt końcowy, jak to zostało wykonane. Ze względu na te dziury leci woda i pryska w środku. Także zobaczymy, czy nasza poprawa fabryki da radę. Tak wygląda po wycięciu uszczelki. Także same dziury, szpary. Więc nie dziwne, że leciała woda. A tak wygląda wyprodukowana nowa uszczeleczka. Także teraz już nie będzie ciekło, nie będzie prysznica w samochodzie. Tak wygląda nowa uszczeleczka na szybach. Picabello. Teraz wody nie będzie leciało. Takie zbliżenie, zobaczcie, jak to ładnie wyszło. Lepiej niż nówka. Stoi nasz pomnik znowu w swoim miejscu i będziemy ocieplać kampera. Wchodzimy do środka i zaczynamy robienie kampera w środku. Tak wygląda materiał, z którego ocieplamy naszego kampera. Przychodzi właśnie w takim balocie pianeczka, takiej grubości 40 mm, 6 metrów bieżących, metr szeroki. Z tego właśnie wycinamy, oklejamy. Także tutaj pole robocze. Jedziemy z koksem. Ciemna noc. Godzina 23:15. Star wrócił na pomnik i taka sytuacja. Czyszczę wszystkie spoiny, łączenia. Są wyczyszczone, cała rdza i wszystko jest zamalowane. Te wszystkie spoinki są zamalowane, łączenia z blach z jednej i z drugiej strony. Jutro będziemy wypełniać takim specjalnym klejem, uszczelniaczem wszystkie spoiny, łączenia, gdzie ewentualnie by mogła się przedostać woda, ponieważ wchodzimy do środka i będziemy uszczelniać, doszczelniać kampera. Wygląda dzisiaj troszeczkę inaczej w nocy. Bałagan jeszcze po przyjeździe, ale trzeba robić szybko. Jutro będziemy działać dalej. Ta rano, rześki poranek, a my zaczynamy jazdę z naszym kamperem. Także wczoraj trochę żeśmy posiedzieli i tak widzicie. Cała izolacja praktycznie jest zrobiona z piany, także jak gdyby już jest super pogłos, że pogłosu już w ogóle nie ma, jest fajna akustyka się zrobiła w pomieszczeniu. Także zostało tam jeszcze troszeczkę na przedniej ścianie, ale to dopiero jak będzie instalacja i mocowanie łóżka zrobione. Na ściany stosujemy pianeczkę grubości 40 mm. Tak to wygląda, taka piana. A na sufit stosujemy 32. Pianę kupiliśmy bez kleju. Klej stosujemy osobno. Smarujemy wałeczkiem. Smarujemy ścianę, piankę i wklejamy. W przypadku tych tutaj zakamarków, jak tu widzicie, jest zakamarek jeden, drugi. My musieliśmy jakiś specjalnie obrać patent, żeby jakoś to wciskać, ponieważ jak dociśnie się do kleju, klej chwyci z pianką, to już nie odrywa jak gdyby piankę. Nie idzie przesunąć, a musimy tutaj jakoś przesuwać, więc no tak tu jeszcze wygląda. Wszystkie krawędzie pozabezpieczane, masa, jeszcze pianką w tych miejscach, gdzie ten podosikiwaliśmy, więc powinno być dobrze. Tak, przy sobocie
Jak gdyby mamy już większość od rana tutaj docieplone pianeczką. No i zabraliśmy się za montowanie foteli, no bo znowu jest na szybko jakiś wyjazd i tak widzicie, zerwana jest wykładzina, bo się okazało, że pod wykładziną było mokro, bo przez te nieszczelności gdzieś dostała woda, a jest tu płyta pilśniowa, więc trzeba ją wysuszyć. Już gotowe do zamontowania czekają fotele. Tak tu wygląda. Tu jest jak gdyby ta wykładzina, a zobaczcie tu. Tak przy sobocie, po południu. Oczywiście znowu wózek widłowy został pomocny, mamy sklejkę. I w tej sklejce musimy wyfrezować 6 i 12 takich otworów, wyciąć, przypasować, a później przyjdzie druga sklejka, w której trzeba będzie wyfrezować na grubość, dodatkową grubość mocowania, żeby się zmieściło, żeby było dobrze przymocowane. Także przy sobocie dzieje się, jest frezowanko, wycinanko, także tak się bawimy. Taka ciężka praca dzisiaj, a mianowicie robimy podłogę pod nasze fotele. Zobaczcie, trzeba było całą sklejkę, mimo że jest wodoporna, jeszcze zabezpieczyliśmy farbą chlorokauczukiem po zewnętrznych rzeczach. W środku wycinki, wszystko zabezpieczone. Druga warstwa podłogi też będzie zaraz zabezpieczona. A robimy to dlatego, że gdyby nas poniosło, a pewnie nas poniesie i będzie głęboka woda, to się do niej zanurzymy, więc żeby nam nie gniła podłoga, musimy to dobrze zabezpieczyć. Zobaczcie, takie jakby jest zrobione, jest oryginalna podłoga z pilśni. Jest przyszła pierwsza warstwa płyty, klej. Wszystkie dziury są zaklejone. Wklejamy sklejeczki, żeby uzyskać dystans pod nasze szyny. I zaraz będziemy kręcić drugą podłogę i będzie docelowa grubość, wysokość pod listwy montujące fotele. Przyszła druga warstwa płyty, podłogi. Zobaczcie, jakie czarno-białe wycinanki. Teraz jest zabezpieczony chlorokauczukiem, jeszcze przychodzi klej, więc będzie wszystko razem sklejone, beton. Powinno przetrwać wieki. To jest część zestawu naszych szyn. Szyny są od Forda i oczywiście pasują do Oscara. Po małych przeróbkach trzeba poobcinać parę cycków, te co wystają. Po małych przeróbkach, wyfrezowaniu, idealnie pasują do Oscara 266, także wszystkie fotele, które tutaj są, są od Forda i idealnie pasują do Oscara 266. Jeszcze trzeba podłączyć elektrykę. Tu założymy akumulator, tak gdzie był w miejscu. Musimy wymienić przewód do zasilania, bo tam była mała kucha. Do skrzynki zrobimy zasilanie nowe. No i pojedziemy do przodu. Taki temat. Tu mamy zbiornik od naszego Oscara i zbiornik od Webasto. Także stwierdziłem, że zamontuję w naszym oryginalnym zbiorniku zasys do Webasto. Tu udało się palcami jak gdyby wiercić dziurę i wsadzić. A tak wygląda jak gdyby mocowanie naszego zbiornika. I zobaczcie, jakie skarby odnalazłem podczas montażu. Ktoś zostawił jakieś biedne kombinerki, tutaj tyle czasu były. Także zobaczcie, ile piachu nalatuje po upalaniu w wojażach w błocie. Niby czysto, czysto, a piachu pełno. Także będziemy mieli 150 litrów zasobnik na Webasto, będziemy mogli grzać, aż końca nie będzie. Zrobiło się kameralnie w naszym kamperze. LEDy już powstały i zobaczcie to. Nie wiem, czy słychać, ale odpalamy pierwszy raz nasze Webasto. Generalnie tak się spasowało, że Webasto wchodzi pod fotel, czyli praktycznie go wcale nie widać. Wiadomo, że jeszcze rura jest krótka, nie jest rozprowadzone ciepło, ale już dmucha. Także odpaliliśmy Webasto. Tu mamy taki chiński panel sterowania, full automat, więc jest już dobrze. Jutro jedziemy na rajd do Olszyny, do Ultra 4. Jest już kameralnie, jeszcze trochę kabelków trzeba zrobić i będzie git. Tak to wygląda. Lekki hałasik, pompeczka. Zaciągło już i chodzi. Trochę słychać, ale będziemy tutaj dopracujemy, ten wydech damy gdzie indziej. Jak zobaczymy, a tutaj jak wygląda, może będzie widać w zbiorniku. O, widać już rurkę, która zasysa paliwo. Instalacja skończona, Webasto osiąga jakąś tam zadaną temperaturę, powoli się zmniejsza obroty. Tak to wygląda. Tygrysek kręci już odpowiednie obroty. Robi
jesteśmy już na odpowiedniej trasie i teraz gida do Olszyny, ciśniemy. Mała obsuwa była, bo czekaliśmy na naklejki ponad 40 minut, ale mamy wszystko i napieprzamy do przodu. Taka mała niespodzianka, jedziemy i się okazało, że gówniany chiński przewód pękł od powietrza, a że fotele mamy podłączone pod jeden wspólny układ, no to nie mamy ciśnienia w układzie, więc zaraz musimy, ja nie mam końcówek, bo nie zabrałem na zapas w serwisie, więc zaraz musimy coś zmajstrować, żeby mieć powietrze w układzie i lecimy dalej. Bijemy powietrze. Zobaczcie, taki temat, jak go wydeło, w ogóle zmienił swoją średnicę, na krótko jest połączony, także bijemy powietrze i uciekamy z tej złotoryi dalej do celu. Nam zostało z 50 km nam zostało, także godzina jazdy, jesteśmy na miejscu. Taka sytuacja, jakiś tunelik, ledwo co, myślimy, ale się zmieścimy, także jedziemy chęchami, jesteśmy już w Olszynie, ale na styk mostek przejedziemy. Zaczynamy motopark Olszyna, startujemy w konwoju, wbiliśmy się starem, także tak to wygląda i tu jest reszta połówki konwoju, także stare koła trakcja też jedzie w konwoju do miasta z wszystkimi rajdówkami, tam też jest śmieciara, pozdrawiamy. Takie stwory tu przyjeżdżały. Pewnie wszędzie drzemią lesy. Tu jest kolejny potwór. Sprzęty latają. Zobaczcie te koła. I na skromny rumburak przy tych stworach koło. Porównanie. Tak wygląda stwór, a tak wygląda biedny rumburak. Ruszamy paradą. Wielkie piece, wielkie koła. Zalewane benzyną. Rajdóweczki. I oczywiście nie mogło zabraknąć tygryska. Kolejny powrót tygryska do bazy. Tym razem 600 km klepnięte. Byliśmy w Olszynie na motoparku na testach rumburaka. Także kolejna wyprawa starem udana.